captives. Uwielbi się w nas poprzez zapotrzebowanie tych potrzeb, zaspokajanie tych potrzeb. Give me some of my like physical and spiritual. And healing both spiritual and physical illness. I uleczając poprzez uleczanie tych cielesnych i duchowych chorób. Redonnant la pureté, la sainteté, la force et la victoire à chacun de nous. Giving back purity, strength and victory to each one of us. Przywracając z powrotem czystość, siłę i zwycięstwo w nas. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Nous allons prendre l'Apocalypse chapitre 19. Let us take we're going to read in Revelation chapter 19. Przeczytajmy objawienie Jana, rozdział 19. Nous commençons au verset 5. Revelation 19, and we start in verse 5. Objawienie Jana 19, werset 5. Et une voix sortit du trône disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. And a voice came out of the throne saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great. Wtedy wyszedł głos z stolicy, mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego i którzy się Go boicie, i mali, i wielcy. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia. And I heard, it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, as the voice of mighty thunderings, saying Alléluia. I słyszałem głos jako ludu wielkiego, i jako głos wielu wód, i jako głos mocnych gromów mówiących Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. For the Lord God Omnipotent reigneth. Iż ujął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Réjouissons-nous et soyons dans la grâce et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come. Weselmy się i radujmy się. A dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele barankowe, a małżonka jego nagotowała się. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin ce sont les œuvres justes des saints. And his wife has made herself ready, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. I dano jej, aby się oblekła w bliźniu czysty i świetny, albowiem bliźniu są usprawiedliwienia świętych. Amen. Amen. Dieu bénisse ces paroles. May the Lord bless the words in the name of Jesus. Niech Pan błogosławi słowo w imieniu Jezusa. Błogosław. You may be seated. Możecie usiąść. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Glory to God. Et nous sommes dans la joie. We are happy. Jesteśmy szczęśliwi. D'être dans la maison du Seigneur. To be in the house of the Lord. Że jesteśmy w domu Pana. Nous venons de lire Apocalypse. We have read in the book of Revelation. Przeczytaliśmy w objawieniu świętego Jana. J'aimerais encore continuer juste deux versets. But I want to continue to read two more verses. Ale ja chciałbym kontynuować i przeczytać jeszcze dwa wersety. Et je suis au verset 8. I am verse 8. A mianowicie werset 8. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. I dano jej, aby się oblekła w piśmie czysty i świetny. Car le fin linen, ce sont les œuvres justes des saints. For the fine linen is the righteousness of saints. Albowiem wisiór są usprawiedliwienia świętych.
Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. And he said unto me, write, verse 9, write, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. I rzekł mi, błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerze wesela barankowego. Amen. 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 Le thème, the theme, ou la thématique de cette convention, thème, of this convention, tego zgromadzenia, le mariage de l'agneau, is the marriage of the Lamb. Jest małżeństwo baranka. Le thème, that is the theme. Or, to jest temat? Ou en français on dit la thématique. Or in French they say thématique, or in English thématique, or theme. W francuskim mówi się, że jest to tematyka. C'est comme un grand océan. It is a theme is like a big ocean. A temat jest jak wielki ocean. On peut jamais l'épuiser. And we will never be able to finish it. A my nigdy nie będziemy w stanie, aby zakończyć. Ça, c'est comme, on a pris un petit fleuve de cet océan. So then we draw a small river from that ocean. A więc my wyciągamy małą rzekę z tego oceanu. Que nous avons intitulé le mariage d'Apocalypse. And we are going to call it the marriage of Revelation. I nazwiemy ją małżeństwo objawienia. J'aurais dit les au pluriel, les mariages. I could have said marriages. Mógłbym powiedzieć małżeństwa. Parce que dans Apocalypse, il y a deux mariages. Because in Revelation there are two marriages. Ponieważ w objawieniu są dwa małżeństwa. Il y a un vrai mariage qui est le mariage de l'agneau roi. There is a true marriage which is the marriage of the Lamb King or the King Lamb. Jest prawdziwe małżeństwo, którym jest małżeństwo baranka króla, do króla baranka. Il y a aussi un faux mariage qui est le mariage du diable avec l'homme. There is also a false marriage which is the marriage of the devil with the man. I jest również fałszywe małżeństwo, którym jest małżeństwo diabła z człowiekiem. Mais il est question du vrai mariage. But we are talking about the real or the true marriage. A my chcemy mówić o tym prawdziwym, rzeczywistym małżeństwie. C'est le mariage de l'agneau, which is the marriage of the Lamb. Którym jest małżeństwo baranka. Ceci revient à dire que pour faire un bon mariage, il faut être un agneau. Which means that to have a good marriage, you are supposed to be a lamb. Ponieważ, aby mieć dobre małżeństwo, masz być barankiem. Si vous n'êtes pas un agneau roi, vous ne ferez pas un bon mariage. If you are not a king lamb, you will not have a good marriage. Jeśli nie jesteś królem barankiem, nie będziesz miał dobrego małżeństwa. Amen. Amen. C'est ce que nous pouvons aussi l'appeler le mariage de son règne. So we can also call it the marriage of his reign. Więc nie możemy tego tak nazwać małżeństwo panuje. Ou le mariage de la révélation. Or the marriage of revelation. Albo małżeństwo objawienia. Vous savez quand on dit apocalypse? You know, when we say revelation or apocalypse. Ponieważ kiedy mówimy objawienie albo apokalipsa. Apocalypse fait peur. C'est une malédiction, on dirait. And it sounds like when people speaking about apocalypse, it's just frighten. Ponieważ kiedy mówimy o tym, ludzie mówiąc o apokalipsie są przerażeni. Apocalypse c'est pour les impies. Parce que la Bible dit, pour ceux qui craignent mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. And that which frightened is apocalypse for the sinners. A to co przeraża, to apokalipsa dla grzeszników. But on the other side, the Bible says, for those who fear my name, ale w drugiej stronie Biblia mówi, dla tych, shall rise the sun of righteousness. Nie zaszą się mojego imienia, zaświeci słońce sprawiedliwości. Et se lever du soleil, c'est la révélation. And the rising of the sun is the revelation. A wejście słońca jest objawieniem. Mais qu'est-ce que c'est qu'une révélation? But what is revelation? A więc czym jest objawienie?
Nous n'avons pas le temps de les lire, mais le prophète est dit que la révélation, c'est la pensée de Dieu. So we have no time to read it. Nie mamy czasu, aby to czytać. The prophet says that revelation is the mind or the thought of God. A prorok mówi, że objawienie to myśli, albo inaczej umysł Boga. Il est dit dans les œuvres sont l'expression de la foi. In the message, word or faith is words is faith expressed. W poselstwie czynki są wyrażeniem wiary. La révélation, ce sont les pensées de Dieu, c'est aussi la foi. He says that revelation is the thought of God, but is also faith. On mówi, że objawienie to myśli Boże, ale to również wiara. C'est ce que la vraie église, le vrai mariage est bâti sur la révélation. That's why the true church or the true marriage is based upon revelation. Dlatego prawdziwy kościół albo prawdziwe małżeństwo jest oparte na objawieniu. Et aucun démon de l'enfer, aucun sorcier ne prévaudra contre un mariage qui est bâti sur la révélation. And no demons, no power from hell can stand against any marriage based upon revelation. Żadne demony, żadne siły piekielne nie mogą się przeciwstawić małżeństwu opartemu na objawieniu. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, la révélation, c'est le fondement. So you see that revelation is the foundation. A więc widzisz, że objawienie jest fundamentem. Et ce sont les pensées de Dieu. And these are the thoughts of God. A to są myśli Boże. Celui qui a la révélation, il a les pensées de Dieu en lui. The one who has the revelation, he has the mind or the thought of God in him. Ten, który ma objawienie, ma umysł albo myśli Boże w sobie. C'est ce qui va produire le mariage selon les pensées de Dieu. And that one is going to reproduce or to produce marriage according to the thoughts of God. A to wyprodukuje małżeństwo wedle myśli Boże. Amen. Amen. Et ces pensées de Dieu sortent du trône de Dieu. And these thoughts of God are coming out of the throne of God. A te myśli Boże wychodzą z tronu Bożego. C'est ainsi que quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 19 au verset 5, j'aimerais lire, et une voix sortit du trône, disant: louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. That's why when we read in Revelation 19 verse 4 and 5. Dlatego kiedy czytamy w objawieniu 19 wersety 4 i 5. And it is said that praise our God all ye servants and ye that fear both small and great. Jest napisane: chwalcie Boga wszyscy jego słudzy i którzy się go boicie, mali i wielcy. Ici les questions des petits et grands, personne n'est excepté. Here is they speak about small and great. There is no exception. On mówi tu o wszystkich, o małych i wielkich, nie bez wyjątku. C'est ainsi que si vous avez des enfants, vous devez dire comme Josué: moi et ma maison nous servirons l'Éternel. So, vos enfants doivent écouter la voix de Dieu. So, if you have children, a więc jeśli masz dzieci, you will say like Joshua. Powiesz jak Jozua: I and my household, we shall fear, we shall serve the Lord. Ja w moim domu, jako jego zarządca, mówię, będziemy służyć Panu. And so your children have also to listen the word of God. A więc twoje dzieci też muszą słuchać słowa Bożego. Petit grand, vous devez écouter la voix de Dieu. Small or great, you have to listen the voice of God. Mali czy wielcy, musicie słuchać słowa Bożego. Et la voix qui sort du trône de Dieu. And the voice that comes out of the throne of God. A głos wyszedł z tronu Bożego. Mais qu'est-ce que c'est qu'un trône? But what is the throne? Ale czym jest tron? Parce que l'Apocalypse est un livre de symboles. Because we know that Revelation is a book of symbols. Ponieważ my wiemy, że objawienie jest księgą symboli. Frère Branham dit, quand on parle des trônes, des églises, des maisons, il est question des hommes. Reverend says, Amen. When they speak about thrones and churches and houses, kiedy mówią o tronach, kościołach, domach, it concerns men.
to w tym się zawiera człowiek. C'est ce que Frère Branham dira, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on attend de la parole de Dieu reflétée du lieu très saint par le messager de l'ange. That's what the prophet says, that faith comes by hearing. Dlatego prorok powiedział, wiara przychodzi ze słuchania. Hearing the word of God that comes reflected by the messenger of the hour. Słuchania Słowa Bożego, które przynosi posłani słowa na tę godzinę. Amen. Amen. J'ai beaucoup parlé. So I spoke a lot. Je vais encore me résumer un peu. But I want to sum up myself. Dans le mariage, c'est une union. So, marriage means union. Il existe plusieurs jednoczenie. And there are all kinds or many kinds of union. Jest wiele rodzajów zjednoczenia. Ici, il est question de l'union de Dieu et l'homme. Here we are talking about the union of God and man. W tym przypadku mówimy o zjednoczeniu Boga i człowieka. Qui est l'antitype? Which is the antitype? Antitype. Co jest przedtypem? Qui est l'antitype du mariage entre un homme et une femme? So like it is, let's say, the reality of the marriage between man and woman. A jest to rzeczywistość małżeństwa między mężczyzną a kobietą. Ici, nous ne parlons pas du mariage entre un homme ou une femme et une femme. C'est du diable. Ah. Here, we are not speaking about marriage between a man and a man or a woman and a woman. That is from the devil. Nie mówimy tutaj o małżeństwach między mężczyzną a mężczyzną, kobietą a kobietą, ponieważ to jest od diabła. C'est ainsi que ici le mariage dont il est parlé ici, c'est décrit dans Apocalypse chapitre 19, j'aimerais continuer. Dans Apocalypse chapitre 19, on a quitté la Odyssée. So, that's why the marriage we are talking here is the marriage concerned in Revelation chapter 19. And Revelation chapter 19, we are beyond the Laodicean church age. Amen. Nasze małżeństwo, o którym tu mówimy, jest to małżeństwo, które zawiera się w objawieniu się tego Jana 19, a jest to poza Laodiceą. Parce que si vous restez dans Laodicea qui représente le cancer, il y a point de vie là-bas. Because if you remain in Laodicea, ponieważ jeśli pozostajesz which is represented by the cancer age, która jest reprezentowana jako wiek raka, there is no life there. Nie ma życia tam. Et Laodicea, c'est l'âge du droit du peuple. And Laodicea means the right of the people. A Laodicea znaczy prawa ludzi, prawo człowieka. C'est ainsi qu'un homme dira, moi mon désir c'est d'avoir un homme. That's why in Laodicea a man can say, I want to have a man for husband. Dlatego w Laodicei mężczyzna może powiedzieć, chcę mężczyznę za męża. Votre fille viendra vous dire, moi, ce n'est pas un homme, c'est une femme. And your daughter will come and say, I don't want to marry with a man, but to marry with a woman. A córka przyjdzie i powie, nie chcę poślubić mężczyzny, tylko chcę poślubić kobietę. C'est ainsi que la voix du trône dit, sortez du milieu de mon peuple. That's why the voice from the throne says, come out of them, my people. Dlatego głos z tronu mówi, wyjdźcie z niej. Amen. C'est ainsi que Frère Branham dira, nous ne vivons plus dans l'âge de la Odyssée. That's why the prophet will say, we are no more living in the Laodicean age. Dlatego prorok mówi, nie żyjemy już więcej w wieku Laodycei. Il dit ceci, nous quittons l'âge de la Odyssée, nous vivons ici à Rome dans un autre âge qui est l'âge des pauvres. He says, we live the Laodicean age and we live in a higher age, which is the Hallelujah. Which is the bright age. Powiedział, że żyliśmy w wieku Laodicei, a żyjemy teraz w wyższym wieku, którym jest wiek oblubienicy. Nous vivons dans l'âge de l'épouse. We are living in the bright age. Żyjemy w wieku oblubienicy. Amen. Et l'âge de l'épouse, c'est l'âge du soleil. And the bright age is the age of the sun. A wiek oblubienicy jest wiekiem słońca. That's why we could see Brother Branham in the sun preaching. Dlatego mogliśmy widzieć Brother Branhama głoszącego w słońcu. C'est l'âge de la création. It is the age of the creation. To wiek stworzenia. Créons l'homme à notre image et à notre
gloire à Dieu. Let's create man in our image and our. Spójmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Amen. Amen. L'épouse est dans le soleil. The bride is in the sun. Yes. In the sun. W słońcu. Mais la lune est sous ses pieds. But the moon is over upon his feet. Amen. A księżyc jest ponad jego stopami, nad jego stopami. Gloire à Dieu. Glory to God. Amen. 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 Alors, pour produire un bon mariage, entrez dans l'âme de l'épouse. Then, to produce a true marriage or a good marriage, you must enter into the bright age. Aby wyprodukować właściwe, dobre małżeństwo, musisz wejść do wieku oblubienicy. Amen. Amen. Si vous êtes dans l'âge du soleil, vous êtes déjà dans l'éternité. If you are in the age of the sun, you are in eternity. Mais dans un corps, wieku słońca, jesteś w wieczności. Mais dans un corps appelé le temps. But you are living in a body called time. You are a king. Jesteś królem. Vous régnez sur la terre. You are ruling over the earth. Yes. Rządzisz ziemią. Vous régnez sur le sang de ton papa et de ta maman. You are ruling over the blood of your father and your mother. Tu règnes sur le krwią twojej matki i twojego ojca. Tu règnes sur les malédictions familiales. And you are ruling over the curse of the family. I rządzisz klątwami rodzinnymi. C'est ainsi que ton mariage ne sera jamais dérangé. That's why your marriage will never be disturbed. Dlatego twoje małżeństwo nigdy nie będzie zaburzone. Amen. Adam. 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 Avant d'avoir Eve, il régnait déjà sur la terre. Before he had Eve, he was ruling over the earth. Zanim miał Ewę, rządził ziemią. Il régnait sur les lions, les serpents, tous les animaux. He was ruling over lions, serpents, and over all the animals. Rządził lwami, wężami, wszystkimi zwierzętami. That's how he got his wife. I w taki sposób on też posiadł swoją żonę. Et nous sommes dans le troisième exode. And we are in the third exodus. A my jesteśmy w trzecim exodusie. Aujourd'hui, il y a des serpents, des scorpions, mais ce sont des hommes. Today, we have serpents, scorpions, but in human forms. Dzisiaj mamy węże i skorpiony, ale w ludzkich formach. Il faut totalement être restauré. And then you have to be completely restored. A ty musisz być kompletnie odnowiony. Pourrenie. In order to rule. Aby móc rządzić. Sinon, c'est la belle famille qui va régner sur toi. Otherwise, it's your family law ruling over you. C'est ton papa qui va rządzi tobą. Or maybe your father will be ruling over your marriage. Albo twój ojciec będzie rządził twoim małżeństwem. That's why it requires the new birth. Dlatego to wymaga znowu urodzenia. Before even speaking about marriage, we need Pentecost. Zanim w ogóle będziemy mówić o małżeństwie, potrzebujemy zielonych świątków. La puissance de la révélation dans le cœur. The power of the revelation in your heart. Moc objawienia w twoim sercu. Amen. Amen. Et en ce moment-là, and from that time, vous serez à tego czasu, vous serez réellement roi. You will really and really be king. Naprawdę, naprawdę będziesz królem. Amen. Amen. Nous avons dit ceci. We said this. Powiedzieliśmy to. Qu'il est question de l'âge du soleil. That we spoke about the age of the sun. Parce que le pasteur. Mówiliśmy o wieku słońca. Le pasteur Kamomo a bien parlé aujourd'hui. You see, Pastor Kamomo spoke very well today. Gdzie pastor Kamomo dzisiaj mówił bardzo dobrze. Nous évoluons. Amen. We are just trying to move up. Próbujemy posunąć się dalej do góry. Amen. Nous avons parlé de l'âge du soleil. So we spoke about the age of the sun. Mówiliśmy o wieku słońca. Mais quelle est la voie pour vous? But what is the provided way? A co jest tą zapewnioną drogą? La voie pour vous, c'est la Pentecôte.
The provided way is the Pentecost. Amen. Droga, która jest zapewniona, to te zielone świątki. Brother Branham says that Pentecost will never become a denomination. Branham powiedział, że zielone świątki nigdy nie staną się denominacją, organizacją. Les sceaux sont venus révéler le mystère de la Pentecôte dans les cœurs. The seals came to reveal the mystery of Pentecost in our hearts. Pieczęcie przyszły, aby objawić tajemnicę zielonych świątków w naszych sercach. Amen. Amen. Et au cours des âges, c'était comme cela que l'épouse a été ramenée. That is the way during the ages the bride was restored back. Jest to droga poprzez wieki, kiedy to oblubienica została odrestaurowana. Amen. Ale faut jamais dire je suis dans l'âge du soleil, je piétine l'église, l'église va démirer. Don't say that I am in the age of the sun and I'm just tramping over the church. The church will remain. Nie mów, że po prostu jesteś w wieku słońca i stąpasz tutaj po kościołach. Nie. Kościoły pozostaną. Alleluja! Je vais lire le prophète. Let me read the prophet. Parce que c'est la bouche de Dieu. Because the prophet is the mouthpiece of God. Le nos de l'agneau. Prorok jest ustami Bożymi. In the message, the marriage of the lamb. W poselstwie małżeństwo baranka. Paragraf 58. Bon. Parlons d'abord au paragraphe 15. So, marriage of the lamb, paragraph 15. Małżeństwo baranka, rozdział 15. Vous voyez, j'ai annoncé partout où je suis passé que chacun devait rester à son poste de devoir le dimanche. You see, I announced everywhere I went. Widzicie, zapowiedziałem, że gdziekolwiek poszedłem, that each one had to stay on his post of duty on Sunday. Że każdy powinien pozostać na swojej służbie niedzielnej. Amen. Ces réunions spéciales sont juste des visites aux frères et nous voulons que chacun reste à son poste de travail. These special meetings are only some visits to brothers. Te specjalne zgromadzenia są pewnego rodzaju zgromadzeniem braci, by się odwiedzać. We want that each one of us or each one will remain at his post of duty. We want that every person will remain stay at his place of work. Chcielibyśmy, żeby każdy pozostał na swoim posterunku. Because your pastor is waiting for you there. Ponieważ twój pastor cię oczekuje. Et c'est là que vous devez être. And that's where you are supposed to be. I jest to właśnie miejsce, gdzie masz być. C'est comme cela que nous avons grandi. On a le même âge avec le frère José, le frère. Moi j'ai 21 ans, vers 21 ans déjà on était comme ça. On ne sortait pas de l'église. That's how we grew up. To sposób, w jaki dorastamy. We are almost the same age with Brother Joshua, Brother Peniel. Jesteś prawie w tym samym wieku, znaczy so rozumiem ten that's czas. How we grew up. W ten sposób dorastaliśmy. Amen. Amen. Vous devez avoir un pasteur. You must have a pastor. Alleluja. Pastora. Qui doit vous prêcher la parole. Who has to preach to you the word. Który musi głosić słowo tobie. Le problème aujourd'hui c'est que les gens ne veulent plus aller dans les églises. But the problem today is that people don't want to go to church anymore. Ale problemem dzisiejszym jest to, że ludzie nie chcą już więcej chodzić do kościoła. Do zboru. Je vais lire les noces et l'agneau, paragraph 58. And the paragraph 58. A paragraph 50, paragraphie 58. Mais avez-vous déjà compris ce que doit faire la vraie église? Have you ever thought what the true church has to do? Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, co prawdziwy kościół ma robić? Dans l'Ancien Testament, quand on offrait les sacrifices, on tuait un oiseau. In the Old Testament, when they
sacrificed, they killed one bird. W Starym Testamencie, kiedy oni składali ofiary, oni zabili jednego ptaka. Et il s'envolait d'un bout de la terre à l'autre, répandant le sang du compagnon mort. And put the blood of one upon the other, the dead mate. I złożyli krew jednego na drugie, na drugiego jako zmarłego kompana. Amen. Towarzysza. Et allons au paragraph 59. In paragraph 59. Je peux lire. Quand l'Église deviendra la vraie épouse de Jésus-Christ, elle portera le sang de Jésus-Christ. When the church, I think it's not following the same. Ah, it's here. When the church becomes the real bride of Jesus Christ, kiedy Kościół staje się prawdziwą oblubienicą Jezusa Chrystusa, she will carry the blood of Jesus Christ with her. On będzie nosił krew Jezusa Chrystusa ze sobą. L'aspergeant sur la terre, criant Saint, Saint, Saint à l'éternel. Sprinkling it upon the ground, calling holy, holy, holy unto the Lord. Będzie skraplać nią ziemię, wołając święty, święty, święty jest Pan. Jeunes gens, adolescents, vous aurez le sang de Jésus sur vous. Amen. Young people and teenagers, Amen. You will have the blood of Jesus Christ upon you. Młodzi i nastolatkowie, wy macie krew Jezusa Chrystusa na sobie. Vous aurez le sang du compagnon mort à la croix de Golgotha sur vous. You will have upon you. Będziecie mieli na sobie the blood of the dead mate on Calvary for you. Krew tego zmarłego towarzysza z Golgoty na was. Vous deviendrez un agneau aussi. You will also become a lamb. Również staniecie się barankami. Mais comme immolé, pas immolé, comme immolé. You will become like a slain lamb. Not that you will become the lamb, but you will become like a slain lamb. Staniecie się również tak, jako zamordowany baranek, zabity baranek, nie jako baranek, ale jako zabity baranek. L'atmosphère autour d'elle. Her atmosphere. Jej atmosfera. Suivez très bien, mes frères et sœurs. Listen closely, brothers and sisters. Posłuchajcie teraz uważnie, bracia i siostry. Écoutez, c'est grâce que le prophète dit. Listen what the prophet says. Chacune de ces particules sera de Dieu. Her every bit of her will be of God. Chacune de ces particules. Jej atmosfera, jej każda cząstka niej będzie z Boga. Every bit of her. Każda cząstka jej. Je vais reprendre cela. Let me read it again. Pozwólcie, że jeszcze raz przeczytę. Żeby to wsiąknęło. Chacune de ces parties, ça signifie tes yeux, tes mains, ton corps devient Dieu. Every bit, it means cząstka. Your eyes, twoje oczy, twoje ręce, your body, twoje ciało, wszystko. A kto jest Bogiem? Your eyes become the eyes of God. Twoje oczy stają się oczami Boga. Jeżeli wy nie będziecie n'importe quoi na telewizji, young people, młodzi ludzie, you are not supposed to look or to watch anything on the television. Nie macie oglądać, musicie oglądać wszystkiego w telewizji. Because your eyes become the eyes of God. Ponieważ wasze oczy stają się oczami Bożymi. Amen. Vos mains ne seront pas pour fermer le poing, taper. Hallelujah. Your hands
will not be to beat people. Twoje ręce, wasze ręce nie będą by bić ludzi. Parce que si vous n'êtes pas un agneau, vous mariez, vous allez taper votre femme. Because if you are not a lamb and you get married, you will beat your wife. Ponieważ jeśli nie jesteś barankiem, a weźmiesz ślub, będziesz bić żonę. Je suis marié il y a 19 ans, je n'ai jamais tapé ma femme. I'm married 19 years ago, I've never beat on my wife. Bo wziąłem ślub 19 lat temu, nigdy nie uderzyłem żony. Amen. Si vous le faites, revenez à vous-même. So if you do it, come back to yourself. A więc jeśli to zrobiłeś, wróć. Devenez agneau. Become a lamb. Stań się barankiem. Pour prétendre au mariage. So you might think about marriage. Byś mógł myśleć o małżeństwie. Il n'y a pas que Jésus qui devait être un agneau. No. Jesus, not only Jesus had to become lamb. Nie tylko Jezus musiał stać się barankiem. Quand Jésus est devenu un agneau, la colonne de feu est descendue sur lui. When Jesus became a lamb, the pillar of fire came upon him. Kiedy Jezus stał się barankiem, fuch ognia stopił na niego. Amen. Il faut prendre une décision. You have to decide. Musisz zdecydować. C'est ça la première étape du mariage. That is the first stage of the marriage. Mariage pierwszy etap małżeństwa. Mariage spirituel ou physique, il faut une décision. Both spiritual or physical or natural marriage, it takes first a decision. Obie formy, duchowa czy cielesna małżeństwa, jako pierwsze trzeba podjąć decyzję. Amen. Frère Branham. Brother Branham. Brother Branham. Devait se marier à Jésus. Had to be married with Jesus. Musiał być poślubiony z Jezusem. Mais il fuyait Jésus. But he was running away from Jesus. Ale on uciekał od Jezusa. Il avait 14 ans. He was 14 years old. Miał 14 lat. Il est allé à la chasse. And he went hunting. I udał się na polowanie. Il a reçu une balle dans la jambe. And he received a bullet on his leg. I został postrzelony w nogę. C'est Dieu qui l'a permis. God allowed it. Bóg l'amené. Dopuścił. In order to bring him back. Dopuścił to, aby go przywrócić. Et quand frère Branham n'était pas encore converti. And since he was not converted yet. A od czasu, kiedy jeszcze nie był nawrócony. C'est pour cela nous l'adorons pas. That's the reason why we cannot worship him. Jest to powód, dla którego nie możemy go uwielbić. Il devait aussi passer par la voie profonde de la conversion. He had also to go through the provided way for conversion. Musiał również przejść poprzez obmyślaną drogę nawrócenia. Quoique la colonne de feu était descendue sur son berceau. Although the pillar of fire came upon his bed when he was born. Mimo że fuch ognia stąpił na jego łóżeczko, kiedy się narodził. Même si les trois étoiles de Camden Jaffet se sont croisées au ciel. Even if the three stars met or gathered together in heaven at the time of his birth. Nawet jeśli trzy gwiazdy zeszły się w momencie jego narodzin. Il devait passer par la conversion. But he had to go through conversion. C'est la voie. Musiał przejść przez nawrócenie. That was the provided way. I była to droga, obmyślana droga. Et en 1923. And in 1923, il avait 14 ans. He was 14 years old. Miał 14 lat. Il est entré dans le coma. And he went into coma. I zapadł w śpiączkę. Les médecins savent que le coma c'est une mort potentielle. And the medical doctors know that coma is a potential death. A lekarze wiedzą, że potencjalnie śpiączka jest śmiercią. Et au lieu qu'il monte, il descendait. So he, instead of going up, he was going down. I zamiast iść w górę, on schodził na dół. Il est allé en enfer. And he went to hell. I on wstąpił do piekła. Ouais, il était petit. You see, he was young. Widzicie, był młody. Mais dans son cœur, but in his heart, il y avait l'image de Dieu. There was an image of God. Był obraz Boga. Amen. Il a dit, Seigneur, je n'ai jamais commis adultère. He said, Lord, I've never committed adultery in my life. Powiedział, Panie, nigdy nie popełniłem cudzołóstwa w moim życiu. C'était vrai, c'était un adolescent. True, he was a teenager.
Prawda, był nastolatkiem. Il a dit, Seigneur, si tu me sors d'ici. And he promised, saying, Lord, if you bring me out of this place. I on obiecał, Panie, jeśli mnie zabierzesz z tego miejsca. La promesse, c'est une partie de l'étape du mariage. Tu dois promettre. Promise is also a stage in the marriage process. Widzicie, obietnica jest również etapem procesu małżeństwa. Je te servirai, Seigneur. He promised, saying, I will serve you, Lord, if you bring me out of this place. On obiecał, Panie, będę ci służył, jeśli zabierzesz mnie z tego miejsca. Dieu l'a sorti de là. And God brought him out of that place. I Bóg zabrał go z tego miejsca. Mais l'homme, il est bizarre. But you see, the man is funny. Widzicie, człowiek jest śmieszny. Human being. Il a voulu brûler Dieu. And he wanted to cheat God. Il est allé dans les courses de chevaux. And he went to the horse riding. I on udział się na przejażdżkę konną. Je crois qu'un de ses frères, quelque chose comme celui-là, connaissait un autre problème. And I think one of his brothers also got into trouble. Et ja myślę, że jeden z jego braci popadł w tarapaty. Après, il est allé faire la boxe. And later on, he went to start boxing. I później oni zaczęli się boksować. That's what he was trying to run away from God. On próbował uciec od Boga. C'est ce que font les jeunes gens. That's what young people are. Je vous parle. Jest to, co młodzi ludzie mówią. Je parle à toi. I'm speaking to you. Mówię do ciebie. I need you. Potrzebuję cię. Je veux que tu me serves. I want you to serve me. Chcę cię, byś mi służył. Dans ta famille. In your family. W twojej rodzinie. Dans ton mariage. In your marriage. Pour ton papa et ta maman. For your father or mother. Dla twojego ojca czy matki. Je suis encore jeune. You say, oh, I'm still young. Mówicie, ja jestem jeszcze młody. Je veux faire le football. Oh, I would like to play football. Ja chciałbym pograć w piłkę. I would like to go boxing. Like I can play box. And then you see football and boxing, they get a lot of money. Yeah, potem widzicie, że piłka nożna czy boks, dużo pieniędzy są tam. Parmi tous ces gens-là, il y a aussi des enfants de Dieu. You see, among all these people, football playing and boxing, there are also children of God there. Widzicie, wśród tych ludzi, którzy grają w piłkę czy grają w boks, są też dzieci Boże tam. Mais Dieu les appelle à ce message du tonnerre. But God is calling them to the same time message preached by William Branham. I Bóg wzywa te dzieci w tym samym czasie, żeby głosiły poselstwo Brada Branhama. Brother Branham went to box. Brother Branham went for boxing. Brad Branham chodził na boks. Il a eu un adversaire redoutable. And he had a very strong opponent. I miał bardzo silnego, mocnego przeciwnika. Brother Branham dit. J'ai failli mourir. Branham said I was about to die. Branham mówił, że prawie umarłem. Pendant que je me battais, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, si tu me sors d'ici, je te serve. As he said, as I was fighting, I was praying and saying, Lord, if you bring me out of this place, I will serve you. Branham powiedział, w momencie kiedy toczył z nim walkę, zaczął się modlić, powiedział, Panie, jeśli zabierzesz mnie z tego miejsca, będę ci służył. Ouais, le mariage, c'est la décision, l'engagement, la promesse. You see, marriage is decision, engagement and promise. Widzicie, małżeństwo jest decyzją, zaręczynami i obietnicą. Amen. Gloire à Dieu! Glory to God. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Je vais vers la fin. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Almost closing, I won't keep you. Prawie zakończam, żebyście powiedzieli, żebyście wiedzieli parę słów. Alleluja! Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Les noces de l'agneau, paragraphe 28. It's still on the marriage of the lamb, paragraph 28. W dalszym ciągu małżeństwo baranka, paragraf 28. Yes. 28 ans. Oui. Si vous remarquez bien, il est dit, elle s'est elle-même préparée. If you notice, it is said she has made herself ready. Jak zauważacie, jest powiedziane, ona zagotowała się. Beaucoup de gens disent, si le Seigneur me délivre de ces mauvais esprits,
Many people say, if the Lord delivers me from these evil spirits, wiele ludzi mówi, jeśli Bóg wyzwoli mnie z tego złego ducha, me délivre de la boisson ou des jets d'argent ou du mensonge ou du vol, je les servirai. If he delivers me from drinking, from gambling, or from lying or stealing, I will serve him. Mówią, jeśli Bóg wyzwoli mnie z picia, z hazardu, z kłamstwa, wtedy zacznę mu służyć. Mais cela dépend de vous. But that depends on you. Ale to zależy od ciebie. Vous devez aussi faire quelque chose. You are supposed also to do something. Ty też masz coś zrobić. Jésus est mort à la croix, il a accordé la victoire elle est là, vous devez faire quelque chose pour que cette victoire entre en vous. Jesus died on the cross, Jezus zmarł na krzyżu, and he gave us victory, dał nam zwycięstwo. Yeah, victory is there, a więc zwycięstwo but jest tam. You must also do something, ale ty też masz coś so zrobić, that the victory might come in you, by to zwycięstwo przyszło do ciebie. Ceux qui vaincront hériteront tout. Ceux qui vaincront, vous avez le pouvoir de faire cela. Those who overcomes, a ci zwycięzcy, will inherit everything. Kiedy odziedziczą wszystko, those who overcome, ci zwyciężą. You must do that. Musisz to czynić. Vous avez le pouvoir de faire cela, mais vous devez avoir la volonté d'abandonner. You have the power to do that. A ty masz moc, by to uczynić. But you must have the will to abandon these things. Ale ty musisz mieć wolę, aby porzucić te rzeczy. Si Dieu voit pas la volonté, il viendra t'aider. If God sees in you the will, he will come to help you. Amen. Jeśli Bóg zobaczy w tobie wolę, przyjdzie mu ci pomóc. Essaie-elle même préparer, j'aime cette parole. She made herself ready. I like this word. Ona nagotowała się, lubię to słowo. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu ne peut pas nous pousser dans un petit coin pour nous en retirer par l'autre bout et puis dire errez les vainqueurs. You see? Widzicie? God cannot bring us into a small God cannot bring us through a small pipe and bring us out on the other side. Bóg nie może nas przeciągnąć poprzez małą rurkę i wyciągnąć na drugą stronę. And then say, blessed are the overcomers. I potem powiedzieć, błogosławieni niech będą zwycięzcy. Vous n'avez rien à vaincre, il vous a tout simplement poussé d'un bout à l'autre, mais vous devez vous décider. You have nothing to overcome. Nie masz nic do przezwyciężenia. He just pushed you from one side to another one. A on cię tylko przesuwa z jednej na drugą stronę. You have to decide. Ale ty musisz podjąć decyzję. Je dois me décider moi-même en faisant cela, nous montrons notre foi et notre respect envers Dieu. I have to decide myself. Muszę zadecydować sam. By doing that, czyniąc to, we are showing our faith and our respect to our God. Amen. Pokazujemy naszą wiarę i nasz szacunek względem Boga. Amen. Il avait été promis un enfant à Abraham, mais celui-ci a dû garder cette promesse pendant 25 ans. A child was promised to Abraham. Dziecko było obiecane Abrahamowi. But he kept that promise for 25 years. Ale on utrzymywał tę obietnicę przez 25 lat. Il a eu des hauts et des bas ainsi que des tentations pendant ces 25 ans. He had ups and downs. And also temptations during these 25 years. Miał wzloty i upadki, jak również pokuszenia w czasie tych 25 lat. Mais il s'est accroché à la parole de la promesse. But he held on the promise of the word of the promise. Ale on trzymał się słowa obietnicy. Et il avait été promis à Israël une terre promise. And a promised land was promised to Israel. A ziemia obiecana była obiecana Izraelowi. Mais ils ont dû combattre pour chaque pouce de cela. Yet they had to fight for every
inch of that land. Mimo to musieli walczyć o każdy cal. Amen! Vous avez des promesses. You have promises. Vous avez Malachi 4. You have Malachi 4. Masz Malachiasza 4. Mais vous devez vous battre. But you have to fight. Ale musisz walczyć. Dieu aime cela. That's what God loves. Amen. Like, jest to, co Bóg lubi, miłuje. Il fait sa part. He cares, and you, or he does his work, but you, how about you? On troszczy się, a ty? On czyni swoją pracę, a ty? Tout lien que foulera la pointe de vos pieds, je vous le donne. Dieu dit à Josué, elle était bel et bien là, la terre était là, et Dieu la leur avait donné, mais il devait combattre pour ça. Every place that you will tramp with your feet, I will give you. Każde miejsce, które przekroczy twoja stopa, dam tobie. That's what God told Joshua. To jest to, co Bóg powiedział Jozuemu. The land was there. Ziemia tam była. The land was there. Kraj tam był. And God had given that to them. I Bóg dał im to. Yet they had to fight for it. Mimo to oni musieli o to teraz walczyć. Amen. Amen. Il en est de même pour la guérison divine. Dieu a la puissance pour vous guérir si vous avez le courage de l'accepter. It's the same thing with divine healing. Alléluia. Ta sama rzecz tyczy się Bożego uzdrowienia. God has power to heal you. Bóg ma moc, by cię uzdrowić. If you have the courage to accept it. Jeśli ty masz odwagę, by to zaakceptować. Mais vous allez combattre pour chaque pouce du chemin. But you will have to fight for every inch of the way. Ale ty musisz walczyć o każdy cal tej drogi. Dieu a la grâce étonnante pour vous sauver et il le fera. Mais vous combattez pour chaque pouce de votre chemin. God has the amazing grace to save you. Bóg ma tę cudowną łaskę, by cię zbawić. And he will do it. I on to uczyni. But you will have to fight for every inch of your way. Ale ty musisz walczyć o każdy cal tej twojej drogi. Amen. Je suis toujours derrière la chair depuis 31 ans. Et pour chaque pouce de cela, il y a constamment eu un combat, certainement. I am behind the pulpit for 31 years. Ja stoję za pulpitem przez 41 lat. But for every inch of that, ale każdy cal tego, there is all the time a fight, certainly. Jest cały czas. Z pewnością walka o to. Toczy się z pewnością o to walka. Amen! Amen. Ne dormez pas sur les deux oreilles. So just don't lie down yourself. A więc nie kładź się. Un chrétien, c'est celui qui combat par la prière. A Christian is the one fighting in prayer. A ponieważ chrześcijanin jest fighting in prayer. Walczy w modlitwą. Je vais terminer d'ici là. Je termine. Let's finish. I'm finishing. Mais, Kończę. Paragraphe 30. Paragraphe 30. Donc nous sommes. Paragraphe 40. Nous sommes toujours dans les noces de l'agneau. So we are still in the marriage land. Ciągle jesteśmy w poselstwie małżeństwo baranka. Frère Branham a prêché ce message au début de l'année 1962, au mois de janvier. Frère Branham a prêché this message in January 62. Brana wygłosił to poselstwo w styczniu 1962 roku. Parce qu'il annonçait la nuée. Because he was announcing the coming of the cloud. La venue du Seigneur. The coming of the Lord. Zapowiadał przyjście obłoku, przyjście Pańskie. Amen. Amen. Toujours en 1962. Still in 1962. Mimo to 1962. Il prêche la stature d'un homme parfait. He preaches the stature of the perfect man. Głosi postawa doskonałego męża. En fait, c'était sa propre vie. Actually, he was speaking about his own life. Amen. Właściwie on mówił o swoim życiu. Because he stopped the storm. Ponieważ on zatrzymał burzę. Il était devenu roi. He became a king. Stał się królem. Parce que la Bible dit, j'ai fait de vous
des sacrificateurs et des rois. Because the Bible says, I made out of you, I made you kings and priests. Ponieważ Biblia mówi, uczyniłem was królami i kapłanami. Vous êtes des rois. You are kings. Jesteście królami. Vous êtes des reines. And you are queens. Jesteście królowymi. Vous êtes des princes. You are princes. Vous êtes des princesses. And you are princes. Votre royaume est dans l'eau. And your kingdom is from above. Soyez comme Jésus. Amen. Your kingdom is from above and be like Jesus. A twoje królestwo jest z góry i bądź jak Jezus. Jésus devant Pilate n'a pas tremblé. Jesus didn't shake before Pilate. Il savait qui il était. Jesus didn't shake before Pilate. Jezus nie trząsł się przed Piłatem. Tommy Osborne, je crois. I think Tommy Osborne. Myślę, że Tommy Osborne. Il dit quand il était à côté des frères Branham. And when he was near Brother Branham. Kiedy on był przy bracie Branhamie. Il avait réalisé qu'il était l'homme le plus important de la terre. He realized that he was the most important. Amen. He was the most important man on earth. Amen. Dał sobie sprawę z tego, że on był najważniejszym człowiekiem na ziemi. Vous également. You also. Ty również. Dans des situations. Accordez-moi juste 5 minutes, je termine. Just 5 minutes, I finish. Jeszcze 5 minut i skończę. Mais nous devons combattre si nous devons régner. But we are supposed to fight if we want to reign. Ale my mamy walczyć, jeśli chcemy rządzić. Amen. Le frère Branham a prêché la statue de l'homme parfait. So the prophet preached the statue of a perfect man. A więc prorok wygłasza poselstwo postawa doskonałego męża. A 1962. In 62. W 62. Ensuite, il prêche le pro pour la parole. And then he preached ashamed. A potem wygłosi zawstydzony. Où il dit cette nuée est entrée en moi majestueuse. When he said that this cloud came inside of me. Alléluia. Kiedy on mówi, że kiedy ten obłok wstąpił do niego. Amen. Après il prêche Monsieur Fleur. And then he preaches, Sir, is this the time? A następnie wygłasza, Panowie, czy to jest czas końca? Mówi, że cette nuée vient. So that the cloud might come. By ten obłok mógł przyjść. Mais la nuée était déjà en lui. But the cloud was already in him. Ale obłok był już w nim. Et puis, le 31 décembre, and the 31st of December, il prêche le combat. 31 grudnia. Then he preached the message, contest. 31 grudnia wygłasza poselstwo contest. Contest is like fight. Walka. Wygłasza poselstwo walka. Nous devons nous-mêmes les rejeter. We have to reject him ourselves. Nous ne pouvons pas. We have to reject that ourselves. Odrzucić to sami. Nous ne pouvons pas dire, toi Dieu viens les rejeter à notre place. Nous devons les faire nous-mêmes. We should not say, God come and reject it or cast it for us. But we are supposed to do it ourselves. Nie mamy mówić, że Boże przyjdź i odrzuć, czy też wyrzuć to z nas, ale mamy uczynić to sami. Parce que nous avons reçu la plénitude de la parole. Because we have received the fullness of the word. Ponieważ mamy otrzymać pełnię słowa. Il en est de même quand vous venez à Christ. Paragraf 40. Like when you come to Christ. To są tak samo, kiedy ty przychodzisz do Chrystusa. Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, je promets. Donc ici c'est la deuxième étape de la promesse. So this is the second stage of the promise. A jest to drugi etap obietnicy. He says, Lord, if you receive me in your kingdom, into your kingdom. Panie, mówisz, jeśli przyjmiesz mnie do swojego królestwa. I promise. Ja obiecuję. Le jeune homme dira à la jeune fille. So the young man will tell the young girl. A więc młody dzieniec powie młodej dziewczynie.
Si tu m'acceptes, je t'aimerai de tout mon cœur. If you accept me, I will love you with all my heart. Jeśli mnie przyjmiesz, będę cię miłował całym moim sercem. Mais cette décision sera mensongère si tu n'es pas un agneau. But you will be lying if you are not a lamb. Ale będziesz jakoby, jeśli nie będziesz barankiem. Si tu n'es pas un roi, if you are not a king, yeah, you will be a liar. Nie, if you are not, jeśli nie jesteś barankiem, będziesz wtedy kłamcą, jeśli tak powiesz. Si tu n'es pas un roi, parce que les rois, les vrais, honorent la parole. So if you are not a king, or because the true king honors the word. A więc jeśli nie będziesz wtedy prawdziwym królem, bowiem prawdziwy król szanuje słowo. Voilà, je t'aimerai, je te serai fidèle, je te servirai jour et nuit. I will love you, I'll be true to you, I'll serve you day and night. Będę cię miłował, będę prawdą dla ciebie, będę ci służył dniem i nocą. Alors ici, Frère Branham fait des transpositions, mariage charnel, mariage spirituel. Here, Brother Branham is bringing out at the same time natural marriage and also spiritual marriage. W tym czasie Brother Branham wykłada w tym samym czasie naturalne i duchowe małżeństwo. Parce que nos mariages, ce sont des ombres. Vous voyez deux personnes, mais les mariages de l'agneau, c'est un. Because our marriages are shadows. Ponieważ nasze małżeństwa są cieniami. You see two people. Widzicie dwóch ludzi. The marriage of the lamb is one. A w przypadku małżeństwa baranka chodzi o jedność. Vous devenez Jésus. You become Jesus. Ty jesteś Jezusem. Amen. Comme le frère Arthur a dit ici le matin, Jésus sous plusieurs formes. Like Brother Arthur said in the morning. Jak brat Artur powiedział rano, many Jesuses. Wiele Jezusów. Amen. Jezus to jest grain de blé. Jesus is a grain of wheat. Jezus jest ziarnem pszenicy. Wheat, yes. Wheat. Seed of wheat. Ja, ziarnem pszenicy. Qui a été planté, which was planted. Które zostało zasadzone. Et qui se reproduit en plusieurs. And which reproduces many other wheat. I które wyprodukowało wiele innych nasion. C'est que dans la nuit de gloire, that's why you are in the glory of glory. Dlatego ty jesteś w obłoku chwały. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Là vous êtes représentés. You are represented there. C'est le livre de vie de l'agneau. It is the Lamb's Book of Life. Tous les saints. A jak to barankowa księga życia. And all the saints. A wszyscy święci. Tous les saints sont là. All the saints are there. Wszyscy święci tam są. C'est la venue de ton repos. That is the coming of your rest. Odpocznienie dla naszych dusz. Amen. Alors dans le Seigneur, quand on vient, on dit ceci. Now when we come to the Lord, this is what we say. A więc kiedy przychodzimy do Pana, to jest to, co mówimy. Je te servirai. I will serve you. Będę ci służył. Jour et nuit. Day and night. Dzień i noc. Je jeûnerai. I will fast. Voilà. Będę pościł. Frère Branham dit Jésus, il a dit à des démons qui quittent pas des jeûnes et des prières. The prophet quoting Jesus, he says there are demons that are cast by fasting and praying. Mówi, że są demony, które są wyrzucane poprzez modlitwę i post. Je prierai. I will pray. Będę się modlił. Je te serai loyal. I will be loyal to you. Będę lojalny wobec ciebie. J'apporterai mes dîmes à la maison du trésor. I will bring my tithes into the storehouse. Będę przynosił moje dziesięciny. Je ne vais pas voler l'argent de Dieu. I am not going to steal the money of God. Nie będę kradł pieniędzy Bożych. Amen. Je suis pasteur. I am pastor.
Ja jestem pastorem. Mais je travaille. But I also work a normal work. Ale ja również pracuję, zwykła praca. Je suis venu ici comme un étudiant. I came here in Europe like a student. Ja przyjechałem do Europy jako student. Je ne pensais pas que j'aurais un travail ici. So I didn't think that I would get a job here. A więc ja nie myślałem, że tutaj dostanę pracę. Je prêchais la parole. I was preaching the word. Głosiłem słowo. Les gens se moquaient de moi. And people were making fun of me. A ludzie nabijali się ze mnie. Il disait c'est un étudiant, il est en séjour étudiant, il va fermer son église, il va rentrer au pays. And he said that he is just a student and when he finishes his studies, he will close the church and go back to his country. Mówili, że to tylko student, a kiedy skończy swoje studia, zamknie swój bór i wróci do swojego kraju. Je dis Seigneur, si tu me bénis dans ce pays, je travaillerai pour toi. I said Lord, if you bless me in this country, I will serve you. Panie, jeśli błogosławisz mnie w tym kraju, będę ci służył. Je m'attendais pas à ce qu'un jour je sois professeur en Belgique. So I never thought that I could be professor in Belgium. A więc ja nigdy nie myślałem, że będę mógł być profesorem w Belgii. C'est ainsi que je dis toujours à mon épouse. That's why I always tell my wife. Dlatego zawsze mówię żonie. Quand l'argent entre. When I get money. Kiedy będę miał pieniądze. La part de Dieu. First of all, God, the part that the parts which is for God. Na pierwszym miejscu ta część, która jest dla Boga. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Thank you, Lord. Dzięki Panie. Je lis la dernière citation. Let me read the last words. Pozwólcie, że przeczytam ostatnie wersje. The message turning the light. 640125. W poselstwie Zapal światło 1964, 25 stycznia. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Ne volez pas l'argent de Dieu. Don't steal the money of God. Nie kradnij pieniędzy pańskich. Ne volez pas le temps de Dieu. Don't steal God's time. Nie kradnij czasu Bożego. Nous disons facilement Dieu vous attend à l'église. We always say God is waiting for you at the church. Zawsze mówimy Bóg czeka na ciebie w Boże. Mais votre pasteur vous attend à l'église. But your pastor is also waiting for you at the church. Ale twój pastor też czeka na ciebie w Boże. C'est votre devoir. And that is your duty. A to jest twój obowiązek. C'est comme cela que jeunes gens vous recevrez le Saint-Esprit. That's how you young people will receive the Holy Ghost. I to jest sposób, w jaki wy, młodzi ludzie, otrzymacie Ducha Świętego. Et vous entrerez dans un mariage saint. And then you will enter into a holy wedding. A wtedy wy wejdziecie w to święte wesele. Amen. Moi, je n'ai aimé qu'une seule fille. I love only one girl. Ja miłowałem tylko jedną dziewczynę. Je l'ai aimé en 1990. I loved her in 1990. Ja kocham ją od 99 roku. Ja i beaucoup de combats. And there was so many fights. I było tyle walk. Mais je l'ai épousée en 2000. And I married her in 2000. A ja poślubiłem ją w 2000 roku. C'est avec elle que j'ai fait des enfants. And I had children with her. Pas I mariage. Ją. Not before marriage. Nie przed małżeństwem. Amen. Nie przed ślubem. Allumez la lumière. Turn the light. 640125. Zapal światło. 25 stycznia 1934. Gloire à Dieu! Amen. Glory to God. Acclamation pour le Seigneur. Gloria! C'est par là que je suis. So I'm closing by this. A więc zakończam w tym momencie, właśnie tym. Ça va? Tu peux lire? Yes. Allumer la lumière, paragraphe 92, prêché en 1964. Paragraph 92. Paragraph
partie du 22. Le prophète dit ceci. The prophet says. Prophète movie. C'est un arbre épouse. It's a bride tree. Jest to drzewo oblubienic. Jésus était épouse. Jesus was the bride. Amen. Jezus był oblubienicą. Jésus était l'épouse. Jesus was the bride. On voyait un homme. But then we saw a man. Yes. C'était pas de l'homosexualité. No, that was not homosexuality. To nie była homoseksualność. Il était l'épouse de Dieu. He was the bride of God. On był oblubienicą Boga. Il était soumis à Dieu. He was submitted to God. On był podporządkowany Bogu. Il faisait rien de lui-même. He couldn't do anything by himself. Nie mógł uczynić nic sam. On était catholique. When we were in the Catholic Church, kiedy byliśmy w kościele katolickim, on pensait que Jésus a vaincu à la croix. We thought that Jesus overcame on the cross. My widzieliśmy, że Jezus przezwyciężył na krzyżu. C'est bien. That's good. I to było dobre. Mais frère Branham dit, the brother says, that Branham movie, Jésus a vaincu à Gethsemane. Jesus overcame at Gethsemane. Jezus przezwyciężył w Gethsemane. Il avait sa propre volonté. He had his own will. On miał swoją własną wolę. Il avait peur de mourir. And he was afraid to die. I bał się umrzeć. Il a transpiré. He was sweating. Il allait prier. And he went to pray. Pour que Dieu l'aide. So that God might help him. By Bóg mu pomógł. Mais il s'est soumis à la volonté de Dieu. But he submitted himself to the will of God. Ale on podporządkował się Bożej woli. Not my will. Powiedział, nie moja wola. Mais ta volonté. But thine will. C'est ça le moja wola. That's the bride. Et frère Branham aussi, and Brother Branham also, il avait son Gethsemane. He had his own Gethsemane. Branham również miał swoje własne Gethsemane. Green's Mill. It was the place was called the Green's Mill. The place was called Green's Mill. To było miejsce, które się nazywało Green's Mill. Quand il avait des soucis, des problèmes. When he had problems and troubles. Gdy miał problemy czy kłopoty. Greensmith signifie là où on fait moudre les grains. You see, Greensmith is a place where they are crushing, smashing the corn. Wiecie, że Greensmith jest miejsce, to jest młyn, gdzie się po prostu ściera ziarno, ściera się ziarno. C'est là notre orgueil, notre ego, notre égoïsme doivent être démolis. That's where our ego, our selfishness is to be completely destroyed. Par la prière. Polega na tym, że nasze ego, czy nasza samolubność musi być kompletnie zniszczona. By prayer. Przez modlitwę. A cause d'un mensonge, il est allé là-bas, il a prié pendant 8 heures, plus de 8 heures. Only because of lying, he went there and prayed for 8 hours. Because he lied, he told lie. A co, tylko z tego powodu, że skłamał raz. Poszedł tam i się modlił przez 8 godzin. Aclamation pour le Seigneur. God bless you. Amen. Let me call. Pour ce riche message qu'il nous a donné. For his rich message he gave us. Za to bogate poselstwo, które nam dał. Pasteur Armand, c'est vraiment un homme humble. He's a very humble man. Il est bardzo pokornym człowiekiem. C'est un professeur d'université. Professor in the university. Jest profesorem na uniwersytecie. Mais il s'humilie pour servir le Seigneur. But he humbles himself to serve the Lord. Ale on pokaże się, by służyć Panu. Si il ne dit pas, vous ne saurez pas. And if he doesn't say it, you won't know it. A więc jeśli on nie mówi, to nie wie. Il est totalement confondu, vous ne saurez pas.